Cześć, witajcie serdecznie. Jestem Kendo, to nowy odcinek Kendo Play Hard i dziś zajmiemy się dwoma produktami marki Razer. Będzie to podkładka Firefly i mysz Diamondback. Oprócz tego bardzo ważny news na koniec odcinka, dlatego też koniecznie zostańcie do końca. A póki co zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Cała nowa seria Razer skrywana za barwnym znakiem Chroma to mały ekosystem tryskający kolorami i blaskiem. Czy to chwycimy po klawiaturę Black Widow Chroma, jedną z myszek w nowym podświetleniu, słuchawki Kraken System 7.1 czy chociażby temat dzisiejszego odcinka, podkładkę Firefly, możemy je wszystkie konfigurować w wielobarwne kompozycje według naszej ochoty. Jedyne co tak naprawdę nas ogranicza, to własna wyobraźnia w wyrażaniu się kolorem. Każdy ze wspomnianych elementów mogą tlić się niezależnie, ale też możemy je synchronizować w taki sposób, by dawały wspólny efektowny blask. Przy blisko 17 milionach dostępnych kolorów, jak i też wielu trybów świecenia, mamy naprawdę potężny wachlarz możliwości, by spersonalizować te urządzenia według naszych własnych preferencji. Razer przyzwyczaja nas do tego, że ich opakowania wyglądają po prostu efektownie. W przypadku Firefly wyjątków tutaj nie ma. Samo opakowanie jest bardzo dopasowane do zawartości. Z zewnątrz widzimy bardzo duże, wyraźne zdjęcie samego produktu, utrzymane w bardzo intensywnej kolorystyce. Z tyłu zaś informacje dotyczące samej podkładki, wykorzystane materiały, jej wymiary, jak i też użyte systemy świetlne. Sam Firefly to podkładka plastikowa o wymiarach 355 mm na długość i 225 mm na szerokość. Grubość tego urządzenia to w najwyższym punkcie 10 mm, natomiast na całej powierzchni ślizgowej to tylko 4 mm. Co do wierzchniej warstwy podkładki, to plastik o strukturze chropowatej. Profesjonalniej mówiąc, mikroteksturowe wykończenie, które zapewnia naprawdę dobre właściwości ślizgowe. Co ciekawe, owa mikrostruktura ma za zadanie poprawienie trackingu urządzeń wskazujących, a w praktyce rzeczywiście dobrze sobie z tym radzi. Od spodu na całej powierzchni znajduje się gumowe wykończenie dla zapewnienia lepszych właściwości antypoślizgowych. Jest to ta sama guma o podobnej strukturze, która jest stosowana w myszkach, ale przy tak dużej powierzchni zapewnia ona lepsze parametry antypoślizgowe niż to ma miejsce w gryzoniach. Waga Firefly to około 380 gramów. Do podkładki jest przymocowany kabel światłowodowy w oplocie o długości 2,10 m. Jest on klasycznie zakończony jak dla Razera pozłacaną końcówką USB 2.0. To co wyróżnia nową podkładkę Razera od innych, czyli podświetlenie chroma, zostało zastosowane na obramowaniu i podlogiem Razer. W tej części czuć delikatne zapadnięcie spowodowane osadzeniem systemu świetlnego. Firefly jako podkładka sprawdza się bardzo dobrze, wykazują to testy, jak i też normalne użytkowanie urządzenia. Jest bardzo dobrze i solidnie wykonana, przez co myślę, że będzie służyła przez długie lata. Firefly jednak spełnia jeszcze jedno bardzo ważne kryterium, często pomijane przez wielu użytkowników, mianowicie sam aspekt ozdobny. Trzeba przyznać, że wygląda po prostu rewelacyjnie i myślę, że będzie doskonałym uzupełnieniem niejednego nowoczesnego stanowiska gamingowego. To co osobiście mi przeszkadza podczas użytkowania, to zgrubienie, do którego przymocowany jest kabel USB. Myślę, żeby zapewnić idealny komfort użytkowania, trzeba by przy tej podkładce zastosować mouse bungee. Razer Diamondback to prawdziwa legenda wśród graczy i fanów Razer. Był to jeden z pierwszych modeli, jaki produkowała ta marka. Konstrukcja charakteryzowała się niską wagą, wysoką responsywnością oraz możliwością regulacji czułości w locie. To wszystko sprawiło, że Diamondback błyskawicznie trafiła do kanonu i stała się ulubionym modelem wielu czołowych e-sportowców, jak i też dużych grup graczy. Do sukcesu przyczynił się również wysokiej jakości sensor optyczny o rozdzielczości 1600 dpi.
Pojawiła się w 2004 roku, produkowana do 2007 doczekała się trzech serii. Po blisko 7 latach niebytu Razer wskrzesza klasyka, który znów może gościć na naszych biurkach. W odświeżonej, bardzo nowoczesnej wersji dzisiejszy Diamondback pozostaje wierny założeniem swojego poprzednika, ale został on okraszony współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Opakowanie, bo od niego zaczniemy, jak to bywa w Razer, jest eleganckie i schludne, utrzymane w firmowej kolorystyce, dopasowane do zawartości. Przyozdobione zostało zdjęciami, a poza nimi znajdziemy wszystkie ważne informacje dotyczące gryzonia. Karton posiada odchylaną klapkę, za którą kryje się owy diamencik. Po jej odchyleniu możemy przyjrzeć się mu za osłony z przeźroczystego plastiku. Wyjmując mysz, pierwsza myśl to to, że urządzenie jest bardzo niepozorne. Płaska konstrukcja o smukłym profilu jest stworzona z myślą o osobach stosujących Claw Grip, jak i Fingertip Grip. Zastosowana obudowa jest symetryczna, tak więc użytkownicy prawo jak i leworęczni powinni być zadowoleni. Osoby, które mają większe dłonie, bądź też lubią, by ich dłoń spoczęła całkowicie na gryzoniu, diamencik Razera może nie przypaść do gustu. Mysz mierzy 125 mm po długości i 60 mm po szerokości. Cała konstrukcja jest mocno spasowana, nic nie trzeszczy ani nie skrzypi, wykonana w całości z czarnego plastiku o delikatnie chropowatej powierzchni. Po jej bokach znajdują się wcięcia, w których umieszczono gumowe pady dla zapewnienia lepszego chwytu. Górna część ze spodem łączy się pasem z diodami LED, znajdujący się tuż nad przyciskami bocznymi. Od spodu znajduje się naklejka informacyjna i trzy bardzo duże jak na tą konstrukcję ślizgacze teflonowe oraz jeden teflonowy pierścień wokół otworu sensora. Cała mysz waży 90 g bez kabla. Łącznie mamy do dyspozycji 7 programowalnych przycisków. Dwa główne przyciski są całkowicie oddzielone od korpusu gryzonia, przez co bardzo ładnie odznaczają się na tle obudowy. Jeden przycisk znajduje się bezpośrednio pod rolką, na bokach urządzenia znajdują się po dwa przyciski dodatkowe, ulokowane bezpośrednio pod pasem LED-owym. Rolka została ozdobiona dwoma świecącymi pierścieniami. Na jej środku znajduje się pas gumy z wypustkami, który ma usprawnić funkcjonowanie i pracę scrolla. Całość może się wydać kiczowata i tandetna, aczkolwiek jest bardzo dobrze wykonana i sprawdza się w praktyce. Punkty aktywacji scrolla są wyraźne i bardzo dobrze wyczuwalne. To, co może przeszkadzać, to praca scrolla do góry. Rolowanie w drugą stronę jest absolutnie bezgłośne. Największa zmiana to użycie sensora laserowego 5G o czułości do 16000 dpi. To model Avago ADSN 9800, który jest stosowany również w innych modelach tego producenta, takich jak Mamba Tournament Edition czy Naga Chroma. Z
Synapse to jednolity program konfiguracyjny do wszystkich urządzeń Razer. Za jego pomocą będziemy zarządzać wszystkimi dostępnymi modelami urządzeń, czy to też w wersji Chroma, czy nie. Zmienimy w nim poszczególne podświetlenia w każdym jednym urządzeniu, czy też spersonalizujemy konkretne ustawienia. Sam Firefly podświetlany jest w kilku trybach. Żeby dobrze Wam zobrazować wszystkie dostępności, zapraszam Was na stronę www.razerzone.com. Link oczywiście podaję w opisie. W Diamondback oprócz podświetlenia zmienimy też rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, przypiszemy konkretną funkcję do poszczególnych przycisków, zapiszemy makra, ustawimy też opcję, czy myszka będzie używana przez osobę lewo- czy praworęczną, skonfigurujemy Diamondback z odpowiednią podkładką, czy to od Razera, czy też naszą za pomocą konfiguratora podkładek i tak jak w przypadku Firefly możemy zmienić tutaj podświetlenie. Oprócz tego dużą nowością jest przycisk synchronizacji kolorystycznej Chroma. Dzięki niemu wszystkie nasze urządzenia Chroma będą świeciły tak samo i ustalimy podświetlenie wszystkich urządzeń poprzez skonfigurowanie tylko jednego z nich. Wszystkie te ustawienia możemy zapisać w kilku profilach, a wszystkie te informacje zostaną zapisane w chmurze. No dobrze, jeżeli chodzi o Firefly, jest to rzeczywiście rozwiązanie innowacyjne, jeżeli chodzi o podkładki. Nikt do tej pory wcześniej nie stosował podświetlenia właśnie w podkładkach, więc Razer znalazł jakąś niszę, którą można wykorzystać i bardzo dobrze ją wykorzystali, podświetlając ją właśnie tego typu rozwiązaniem, czyli LEDami RGB. Jest to coś, co naprawdę przykuwa oko, tego jeszcze nigdy nie było. Jest to fantastyczne uzupełnienie całego oświetlenia innych urządzeń, a w szczególności całej serii Chroma, bo naprawdę ona przykuwa oczy, jest po prostu ładna. Ale o tym już kiedyś mówiłem, że produkty Razera są ładne i to jest w ogóle chyba rzecz mało dyskusyjna. Jeżeli chodzi o sam aspekt użytkowania plastikowej podkładki, to musicie mieć świadomość, że wszyscy, którzy mają ślizgacze teflonowe w swoich myszkach, będą narażeni na to, że te ślizgacze dużo szybciej się wyeksploatują, niżeli by to miało miejsce na przykład w ślizgaczach teflonowych czy metalowych, bo po prostu tarcie w plastikowej podkładce będzie dużo większe niż w szmacianej. Więc na to też należy zwrócić uwagę. Kolejnym aspektem jest cena. Niejednokrotnie Razer uświadamiał nas w tym, że za ich produkty trzeba płacić niekiedy słono, bo to jest nowe rozwiązanie technologiczne, nowe spojrzenie. Rzeczywiście te elementy są technologicznie rozwinięte i inżynierowie z Razera na tym bardzo trzymają baczną pieczę. Aczkolwiek 250 zł, ponad 250 zł za podkładkę, jak dla mnie jest to cena zaporowa.
przepraszam bardzo, z całym szacunkiem Razer, lubię was, lubię wasze produkty, używam już wiele lat, ale 250 zł za podkładkę po prostu nie dam. Wolę dołożyć 50 zł i kupić sobie mojego ulubionego Detadera, niżeli miałbym dać 250 zł za podkładkę. Aczkolwiek rzeczywiście jest to produkt warty zainteresowania. Myślę na przyszłość, kiedy albo kurs dolara troszkę się zmieni, albo po prostu ta technologia będzie bardziej przystępna, tańsza po prostu, żeby więcej osób mogło się cieszyć tym efektem, który po prostu oferujecie. To tyle, jeżeli chodzi o samego Firefly. Myślę, że wszelkie kwestie zostały pokazane w filmie. Jeżeli nie, no to zapraszam was do dyskusji na naszym YouTubie. Może pewne rzeczy sobie po prostu jeszcze dodatkowo wyjaśnimy. Teraz kwestia Diamondback. Jak wspomniałem, jest to powrót legendy. Pamiętam, jak w 2004 roku pojawiła się po raz pierwszy i zrobiła wielki boom na rynku akcesoriów gamingowych. Tego jeszcze nikt nie wprowadził. I pamiętam niejednokrotnie, jak wielu claw gripowców było zachwyconymi kształtem, designem tej myszki. Byli po prostu zachwyceni. Inaczej tego nie można powiedzieć. I po wielu latach pojawia się ona znowu. I teraz wiele myszek jest przewidzianych dla osób stosujących palm grip albo fingertip grip i powiem wam szczerze, ja używając ją 3 tygodnie, dopiero po 2 tygodniach jakoś się przyzwyczaiłem do kształtu. I przez 2 tygodnie, przez bite 2 tygodnie ręka po prostu mnie bolała. Ja miałem dość grania po godzinie, po dwóch, to 2 godziny to już była naprawdę długa sesja w moim wykonaniu. I na bazie tego, co ja doświadczyłem jako palm gripowiec, powiem wam szczerze, że nie zostawiłbym na tej myszce suchej nitki i zjechałbym ją za cenę, za rozwiązanie kształtu i tak dalej. I bym był totalnym burakiem, gdybym nie spojrzał na to troszkę szerzej, bo nie jestem tylko ja użytkownikiem tego urządzenia, ale są też osoby, które stosują claw grip i są też osoby, które mają drobniejsze dłonie. Dlatego też dziękuję moim pomocnikom, Bartkowi i jednej pani, która użyczała swojej dłoni właśnie do testów i sprawdzała to urządzenie, bo dzięki nim tak na dobrą sprawę mam szersze spektrum, jeżeli chodzi o ten produkt. Po pierwsze może kwestia żeńska. Myszka została pochwalona za wygląd, za design, za podświetlenie, jest po prostu ładna, cytuję panią. Oprócz tego bardzo dobrze się używa, leży bardzo dobrze w dłoni, wszędzie łatwo jest sięgnąć, mimo że kobieta stosowała palm grip, więc kwestia rozmiaru dłoni ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o Diamondback. No i teraz jeszcze raz dziękuję ci Bartek, bo dzięki tobie tak na dobrą sprawę spojrzałem na claw gripowców troszkę szerzej i wiem, na co trzeba zwrócić uwagę. Dobrym przykładem claw gripu nie będę. Dlaczego? Kwestia rozmiarów dłoni, kwestia proporcji samej w sobie, grubości palców, szerokości itd., itd. Natomiast Bartek jest wyższym mężczyzną ode mnie, ma dużo chudszą dłoń, bardziej wąską, dłuższe palce i w jego przypadku claw grip wygląda tak, jakby tarantula atakowała swój obiad. Tak, też tak ludzie grają. Dla mnie to było niejednokrotnie, jak patrzyłem na ten chwyt, niejednokrotnie dosyć ciekawe wrażenie, dosyć ciekawy widok. Ale to pozwoliło mi spojrzeć na Diamondback troszkę szerzej i powiem wam szczerze, gdyby nie przeprowadzone testy i gdybyśmy nie poświęcili na to ponad tygodnia czasu, to nie wiedziałbym, że Diamondback wśród osób stosujących claw grip może poprawić ich osiągi. A w przypadku Bartka było to nawet 40%. To jest naprawdę dużo. Większość produktów, które są dostępne teraz na rynku, są to myszki przystosowane do palm gripowców. Musimy o tym pamiętać. Więc jest duża grupa, może jest to na przestrzeni wszystkich użytkowników nisza, ale spora grupa graczy, która stosuje claw grip. Więc pod tych ludzi też muszą być dobre urządzenia. Tyle jeżeli chodzi o formę podsumowania. Jeżeli chodzi o cenę Diamondback, musimy tutaj zapłacić ponad 360 zł, żeby nacieszyć się tym urządzeniem. Myślę, że osoby, które stosują claw grip, jest to produkt, którym powinny się bardzo dokładnie zainteresować, a na pewno mu się przyjrzeć. Tyle, jeżeli chodzi o formę podsumowania. Wow, mam nadzieję, że już nie uciekacie, bo najlepsze zostawiłem na koniec. Słuchajcie, oficjalnie jestem na kanale Morele TV od ponad miesiąca czasu i z tego też tytułu przygotowałem dla was konkurs. Do wygrania spośród was wszystkich 24 z was otrzyma ode mnie grę w formie klucza elektronicznego na platformę Steam i Origin. Co należy zrobić, żeby otrzymać taką grę? Mianowicie musicie na moim oficjalnym fanpage'u pod postem konkursowym wpisać w komentarzu, poprzedzając go informacją hashtag PlayHard by Razer,
odpowiedź na pytanie, jak byście wykorzystali, jakbyście użyli, do czego byście użyli podkładki Firefly, myszki Razer Diamondback lub obydwu tych urządzeń razem z sobą. Czekam na bardzo kreatywne, śmieszne, pełne elokwencji odpowiedzi. Najlepsze z nich, czyli 24 najlepszych, otrzyma ode mnie właśnie po jednej kopii gry. A wśród gier będą takie tytuły jak Mirror's Edge, gry z serii Dead Space, czy chociażby Burnout Paradise. Więc myślę, że jest o co walczyć. Musicie jeszcze spełnić kilka ważnych kryteriów. Mianowicie musicie subskrybować kanał Morele TV, lajkować Facebooka Morele.net, lajkować Facebooka Razer i oczywiście mojego Facebooka. Wszystkie informacje będą podawane bezpośrednio na moim Facebooku, dlatego zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, a konkurs trwa od dnia dzisiejszego do najbliższej środy. Także spieszcie się, czekam na Wasze komentarze, już się nie mogę doczekać ich czytania. Trzymajcie się, dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Mówił Kendo, miłego dnia.